Więc Gucia trzeba oglądać. Gucio. A on nadal bije tą żabę? 60 tysięcy osób to ogląda. Nie no, są ograniczenia, wiadomo. Ale myślę, że jakbym był tym Wizem, to taką piątkę w biurko uderzył. Ale on nabił jakiś level czy coś? Czy nadal będzie się napił? Nie, chyba nadal będą te żaby. On nadal próbuje przejść te żaby, tak? Prawie za jednego hita brakowało. Chłopie, top 10 najbardziej oglądanych ludzi na całym Twitchu. No i co z tego? Niech się wyjedzie mu. Co? Gucio żaby bije. Kot mi nasrał w pokoju. Uważaj na tego. Chodź, Zysiu. Czemu nasrałeś dla taty? Chodź tutaj. Zysiek. Gdzie? Dobra, a buziaczka mi nie dałaś. Ja na ciebie czekałem. I tak robiłem, tak przygotowywałem. No. To przegryzły. Dobra, ale jakiś pistolet ma chłop. Ja powiem jedną rzecz, po prostu, o ile on już to bije? 25 godzin? Około? Coś takiego? Łącznie? Więcej? 30 godzin? Myślę, że jeśli bijesz coś 30 godzin, to już powinieneś znać jakby i... Bo gra to jest, kurwa, skrypt, nie? I te postacie się ruszają, i te postacie się ruszają wedle skryptu, i ta... i biją, kurwa, i są przeruchy, kurwa, i jakby nauczysz się hitboxów. Więc myślę, że jak przez 30 godzin... Czy wiadomo, że to już jest content, kurwa, on to koniec końców jest szansa, że przejdzie? Czy duża? Ciekawe pytanie. Mówicie, że jednego hita zabrakło wcześniej. No nie wiem, jak w 30 godzin coś jesteś w stanie zrobić, jakby wiesz, jednej rzeczy, którą robisz w grach komputerowych, to albo nie masz do tego predyspozycji, jak na przykład ja, albo jest to, kurwa, nierealne do wykonania. Więc no, albo musisz bazować też, wiesz, że, bo na przykład ten ziomek go teraz ugryzł, nie? I teraz jest pytanie, czy on go za każdym razem gryzie, jak jest, kurwa, dostał się 5 metrów i on popełnił błąd, którego nie powinien po 30 godzinach grania jakby już popełniać, bo wie, że go dziabnie z metra. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Pokaż, mówię, jak to się robi. Ja mówię, że ja nie mam, kurwa, jakichś super predyspozycji do takich, kurwa, gier MMO. To gra jest taka MMO, RPG w sumie. RPG, MMO. MMO to jest online, to będzie taki RPG zwykły. No. Więc no. 27 godzin to bije. On musi dać się ugryźć, żeby mieć ładunki. Okej. Okay. On się podkłada pod rajon staminy. No dobra. A nie może... A jak nie ma staminy, to co, nie może mieczem machać? Może postać zasłała na tą misję? No ta postać ma za tam o parę leveli za mało. Bo mówili to mi. Mówili to na tym. Rzucać nie może. No ale dobra, no ale może bić. W close range'u, nie? Jak to jest lepiej robić? Ja mam wrażenie, że on trochę więcej mi bije na samym starcie, bo przedtem to zanim jakby na samym starcie stukali trzy hity i pasek o jedną trzecią schodził, mniejszy. Ja pojebane, stary, że chłop trochę bije żabę drugi dzień. Najgorsze jest to, że na padzie. Ja bym... No nie wiem, ja nie gram jakoś super na padzie w rzeczy, które... Aha. A, zjadł go. Na padzie no nie gram jakoś super. Movementu nie mam. Kiedyś w GTA grałem i było całkiem to spoko wyglądało, ale ostatnio jak miałem grać na padzie, to zakładałem w GTA coś tego. Ja mu kupuję samochody czy coś, wiesz, mu się podoba ta idea open worldu, że sobie jeździ samochodami i tuninguje. To... no, to spoko, nie? Uchyliłem się przez tego bossa? Powinien być jakiś watch party tego, jak wiesz, jak Gucio bije żabę. Nie, popierdolone to jest po prostu. A że raz mu hita zabrakło? Najgorsze chyba jest w takich rzeczach, które się robi. Najgorsza jest chyba rzecz, w takiej, jak grasz w taką grę, jest, że mi brakowało motywacji jakby, kurwa, takiej, że wiesz, wypierdalasz się na czymś 1300 razy, ja bym nie potrafił się zmotywować, żeby znowu na 100%, kurwa, podejść kolejny raz do tego, nie? Czy ja bym już tak po 10 razach miał, a co dopiero, kurwa, 1284 razy więcej, nie? Mam skina, ile HP miała żaba, jak chcesz? Dobra, ale czemu mu teraz tak jedzie i na samym początku pada? Nie mogę, kurwa, to troszkę się pomyliłem. Człowieku, mi by po 30 razach autentycznie musieli najpierw dowieść, kurwa, myszkę i klawiaturę, bo bym ją, kurwa, napierdalał, czy tam pada.
Nie miałbym komputera, gdyż jakbym kurwa złapał ten komputer za 60 razem, to by kurwa dziura w ścianie była. Dobrze wiecie, jak jest wujek, no. Monitor, ja kiedyś była taka akcja. Ostęp, czy pamiętacie, ale to w chuj lat temu było, prawie 10. Grałem w FIFA. Znowu mnie ta gra wkurwiła i po prostu wystrzeliłem kurwa strzał w monitor i ręka mi weszła kurwa do monitora, bo tam są jakby takie kurwa płytki plastikowe takie. Ten po prostu pękła, przycięło mi to kurwa rękę. Przyciąłem tę rękę, wyciągnąłem tę rękę, kurwa, przełożyłem drugi monitor, tutaj grałem dalej drugą połowę. Nic nie powiedziałem. No. Kiedyś na streamie zapańską nazywałeś też chyba? Myszką. Złapałem myszkę i rzuciłem. O ten. Kurwa, stary, to był problem. Wyobraź sobie, że po 300 razie przyszłaby Sandra o coś zapytać. Chociaż ja myślę, że tak przez 20 bym tryhardował, potem bym się wkurwiał. A potem już by było takie kurwa zrezygnowanie i bym po prostu, aha, no, a to spoko, a fajna gra, a zajebiście kurwa. Brawo, brawo starło, brawo kurwa, brawo, no super kurwa, a ugryź mnie kurwa, ja ciebie znam, no. No. Pobieraj to, a nie chce mi się PlayStation nawet podłączyć do komputera, stary. Tak jak nie jest od jej, no to wiesz, no kurwa, no, jakikolwiek jest wydawca. No, jak jest od jej, to wiele by to tłumaczyło. Dobra, a jest ktoś, kto na tym poziomie pokonał tego bossa? Czy może on ma chujowe, wiesz, że na przykład ma za mało potek, bo na przykład stracił na poprzednich instancjach, nie wiem, o 10 potek za dużo. Czy rzeczywiście ma najmocniejsze konto na swoim levelu? Wiadomo, że jakby miał wyższy level, bo już to jakby mówiliśmy o tym. Na Steamie masz tę gierkę? Czemu oni wszyscy grają na padzie? Dobra, na razie stąd wychodzimy.